Cześć wszystkim. Cieszę się, że jesteśmy na Wiśle, jesteśmy na Barce. Ja chciałbym Wam krótko opowiedzieć o jakimś takim naszym miejskim działaniu, które jest, myślę, że fajnym przykładem w kontekście poprzedniej prezentacji. I na wstępie takie pytanie: kto z Was kiedyś pływał w Wiśle? W Wiśle w kraju. O Jezus, to biedne społeczeństwo mamy, przecież taka piękna rzeka. A kto pływał po Wiśle w Krakowie? Więc, jak to był na wodnej masie krytycznej? Oj, to biednie. Zapraszamy w przyszłym roku. W każdym bądź razie ja do Krakowa przyjechałem w 2008 roku i przez wiele lat swojego życia pływałem na surfingu i przyjechałem do Krakowa z Indonezji na studia. I jakby wiele czasu spędziłem mieszkając na plaży, oddychając świeżym powietrzem, kąpiąc się w wodzie. I przyjechałem do miasta jesienią i pierwsze co mnie uderzyło to, że jest strasznie zatrute powietrze i nikt tego problemu nie dostrzega, bo w tamtym czasie jeszcze nikt tego problemu nie dostrzegał. I że mamy piękną rzekę, z której nikt nie korzysta. Jakby tam się ludzie spacerują i tak dalej, ale rzeka tak sobie płynie jak taki kanalik. I mi wymarzyło się jakby mieszkać, jak nie nad oceanem, to chociaż w Krakowie, w mieście, w którym jest czyste powietrze, w którym można się kąpać i w mieście takim, że nie musimy wyjeżdżać za miasto, żeby doświadczyć czegoś relaksującego. I nie trzeba sięgać daleko, żeby zobaczyć ten Kraków w przyszłości. Możemy sięgnąć w przeszłość i zobaczyć, jak kiedyś Kraków wyglądał. I tu widzimy przepiękną plażę pod samym Wawelem. Kto z Was był świadom tego, że Kraków miał plażę kiedyś? Miał wiele plaż. I mam nadzieję, że kiedyś te plaże powrócą. I historia tych plaż jest taka, jak z wieloma pięknymi rekreacyjnymi przestrzeniami w tym mieście, to że władze miasta i generalnie władze Polski w pierwszej połowie XX wieku, generalnie przed I wojną światową i w dwudziestoleciu międzywojennym, dostrzegały taką potrzebę ludzką, jak potrzeba relaksu, potrzeba rekreacji. I w tym okresie, w pierwszej dekadzie XX wieku, powstał plan budowy bulwarów wiślanych, i ten plan zakładał powstanie tych niesamowitych plaż. Tu mamy plażę przy zakonie Norbertanek. I jakby było takie patrzenie na tą przestrzeń wspólną, że to ma być coś, co uszczęśliwi tych ludzi mieszkających w tym mieście. I faktycznie tak się stało, bo do lat 70. bulwary wiślane były najbardziej popularnym obszarem rekreacyjnym w tym mieście. Niestety historia potoczyła się trochę inaczej i widzimy te murki tutaj i już jest trochę czystsza woda, ale od lat 70. Wisła w Krakowie szczególnie została wybetonowana, czyli zamieniliśmy tą piękną dziką rzekę z plażami w przeróżnych miejscach, zamieniliśmy ją w taki kanalik. W latach 80., 90. ten kanalik nazywany był ściekiem, i nikt w ogóle nie myślał o tym, że tam można się kąpać albo miło spędzać czas nad Wisłą. Tak jak wcześniej powiedziałem, mi marzy się miasto, w którym będziemy mieli plażę i będziemy mieli czystą wodę. I od kilku lat woda już jest na tyle czysta, że w cudzysłowie można się w niej kąpać, pomimo tego, że obowiązuje zakaz, ale ten zakaz obowiązuje z racji, że jest ustanowiona żegluga, to woda jest na tyle czysta, że można się kąpać. Ja tu pływam na desce surfingowej, co kosztuje 100 zł, mandat. I teraz wracam do początku. Więc no jak przyjechałem do Krakowa, to jakby zapoznawałem się z tym miastem, poznawałem ludzi. Miałem niesamowitą przyjemność brać udział w pierwszej wodnej masie krytycznej, która odbyła się w 2012 roku z inicjatywy krakowskich artystów, aktywistów. I teraz wodna masa krytyczna to cykliczna impreza, organizowana totalnie oddolnie, z niewielkimi nakładami finansowymi. Odbywa się corocznie w ostatni weekend czerwca. I celem jest zmiana postrzegania tego, czym Wisła w mieście jest, jaką może odgrywać rolę, jaką odgrywa rolę teraz, jaką odgrywać może w przyszłości i przede wszystkim tego, jak jest postrzegane, jak my postrzegamy tą Wisłę. Nasz zespół tą Wisłę postrzega jako niesamowite miejsce do zabawy, jako świetną atrakcję w mieście i staramy się tym zarazić mieszkańców. Połowa naszego zespołu to matki z dziećmi. I na co dzień zajmujemy się wieloma innymi rzeczami, ale raz w roku skrzykujemy się,
po to, aby zorganizować tą piękną imprezę, tą piękną zabawę na Wiśle. I myślę, że te obrazki sporo mogą powiedzieć o tym, czym to wydarzenie jest. I my trochę tak naprawdę przez to, że jesteśmy artystami i jakby, że przyjaźnimy się poza tym wszystkim, to staramy się wykreować taki obraz wokół wodnej masy krytycznej, który będzie kolorowy, który będzie atrakcyjny medialnie i w efekcie będzie siał jakiś taki ferment wokół tego, czym ta Wisła w mieście jest. Każdego roku ogłaszamy, że aby płynąć po Wiśle wystarczy mieć 16 lat, kapok na pokładzie i można płynąć czymkolwiek się chce, byle to coś miało mniej niż 6 metrów długości. W tym roku dowiedzieliśmy się, że trzeba mieć stopy nad powierzchnią wody, bo inaczej to coś się klasyfikuje jako pływanie, więc pływanie na desce surfingowej ze stopami w wodzie kosztuje 100 zł. I to były jeszcze jakby początek, to była chyba czwarta czy trzecia wodna masa krytyczna i mamy wiele osób, które nie mają kapoków, ten nakaz kapoków obowiązuje i należy go przestrzegać. Więc każdego roku mamy jakieś tam przygody, czegoś się dowiadujemy o Wiśle i każdy z nas się edukuje, więc jest ten taki aspekt edukacyjny też. No ale przede wszystkim to jest wspólna zabawa i za pomocą tej wspólnej zabawy w twórczy, taki atrakcyjny wizualnie sposób, no co roku jest coraz więcej mieszkańców, coraz więcej uczestników wodnej masy krytycznej. Co więcej, każdego roku oprócz tego, że odbywają się koncerty pod mostami, to przybywa też uczestników, którzy budują własne swoje łodzie. Robią to w jakichś ogródkach, garażach, warsztatach i skrzykują się i czasem to się dzieje całkowicie bez naszej wiedzy, bez naszego jakiegoś doradztwa, doświadczenia, które nabraliśmy przez te lata na temat wyporności, co się zatapia, co nie, co dobrze płynie. Bo każdego roku tak naprawdę zanim coś się zwoduje na Wiśle, to trzeba to przetestować. Tutaj mamy nasz plac budowy. Tu mamy krakowski klub kaloryfer, który dostał pierwszą nagrodę w tym roku. No i właśnie to jest ten taki pozytywny element, że widzimy tych mieszkańców, do których dociera, że to może być super fun być na Wiśle, zrobić coś, popłynąć na Wiśle. I ja naprawdę zachęcam Was do tego, żeby skorzystać z tego, że mamy tą Wisłę w Krakowie, bo to jest niesamowite doświadczenie być na rzece, oglądać ten piękny Kraków i się bujać. To się wydaje proste, ale to jest coś bardzo jakby wartościowego, ciekawego. Także każdego roku ktoś tam gdzieś stara się wyróżniać i myślę właśnie, że ten aspekt wizualny działa na tą najbardziej na korzyść zmiany postrzegania tego, czym Wisła w tym mieście, czym w tym mieście może być i jakby młodzi i dorośli starają się, płyniemy na różnych pojazdach, złotych rybach. No i są też ludzie, którzy po prostu chcą wziąć udział w wodnej masie krytycznej i jakby przychodzą na miejsce, w którym wodna masa się zaczyna i stoją tak i mówią, no dobra, ale to ja też chcę. I znajdują kogoś, kto ma materac, mówią, to ja z tobą na materacu, to ja też. Ale nie mamy czym wiosłować, to ja mam deskę. I jakoś sobie dają radę i jakby stają się częścią. No nie do czasu, bo dopływają do końca. Wisła, z racji, że jest płytka, to jest ciepła. I woda naprawdę nie szkodzi naszemu zdrowiu. Nie trzeba się udawać. To też kosztuje 100 zł, no. To była jedna z edycji wodnej masy krytycznej dedykowana właśnie Zakrzówkowi i jakby poświęcona przyszłości tego miejsca. To już wiemy teraz, że jakby w jakimś stopniu się udało. I tak naprawdę podsumowując, to chciałbym, żeby wodna masa krytyczna A była imprezą też dla Was, czyli w przyszłym roku, abyście zjawili się na wodnej masie krytycznej, możecie wypożyczyć kajak albo możecie spędzić trochę czasu w gronie znajomych, przyjaciół i zbudować jakąś łódź czy jakąś tratwę. Trzeba sobie przeliczyć litry do kilogramów i myślę, że wszystko będzie dobrze. A druga taka bardziej ogólna myśl, to chciałbym, żeby wodna masa krytyczna była dla Was przykładem takiej inicjatywy, która zmienia coś w mieście, zmienia jakiś sposób postrzegania jakiejś przestrzeni
i nie kojarzy się z jakimiś wielkimi funduszami, z zorganizowanymi działaniami, zorganizowane to jest, ale z jakimiś fundacjami, środkami unijnymi. To jest po prostu grupa przyjaciół, która chce się kąpać i zachęca do tego całą resztę. I naprawdę, wydaje mi się, że to jest taki know-how, który można zaaplikować do parku, trawnika, jakiegoś skwerku, skrzyknąć przyjaciół, znajomych, zaprosić do tego innych i wygenerować jakieś działanie, które będzie po prostu miłe i przyjemne. I wodna masa taka jest, a moje marzenie, które mam nadzieję, że się spełni, to jest właśnie ta plaża. I wydaje mi się, że powoli coś się zmienia w tym mieście i pewnego dnia będziemy mogli zacząć tą wodną masę krytyczną właśnie z plaży. Jeszcze nie wiadomo, w którym miejscu, ale może zaczniemy pod Wawelem, tam gdzie była ta najpiękniejsza plaża. Tak. Dobrze, dziękuję.